Jesienna słota i mnie straszna. Członkowie klubu Senior Plus w ciążeniu i nie tylko wzięli udział w rajdzie rowerowym. Mimo niskiej temperatury frekwencja dopisała, a uczestnicy mieli do pokonania trasę około 16 km. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne stwierdziliśmy, że skrócimy troszeczkę trasę i zaczniemy od ciążenia. Później pojedziemy do Dziedzic, z Dziedzic do Gółkowa. Następnie Kotunia, Kąty, z powrotem Dziedzice i zakończymy wspólnym biesiadowaniem w ciążeniu. Jak podkreślali rowerzyści, aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Trzeba się ruszać. Człowiek, żeby trochę się rozrusza, to zdrowszy jest wtedy. Klub Senior Plus działa w ciążeniu już od roku i nieprzerwanie cieszy się zainteresowaniem jego członków. Rok działalności klubu Senior Plus. Myślę, że uczestnicy podejmą chęć korzystania z funkcjonowania tego klubu na przyszły rok. Wszystkie plany, jakie zamierzaliśmy wykonać, praktycznie udało nam się zrealizować. Uczestnicy zadowoleni, chętnie przychodzą na spotkania, uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach. Także myślę, że klub seniora bardzo wpisał się w naszą społeczność lokalną. Mamy bardzo miłą atmosferę, bardzo dużo jest moich koleżanek, jeszcze z lat szkolnych i bardzo się dobrze czujemy. Jeździmy na rajdy rowerowe, wykonujemy ćwiczenia, na gimnastykę przychodzimy. Potem robimy takie robótki ręczne, jak to kobiety na wsi. I także w ogóle atmosfera jest bardzo miła. Rajd rowerowy zakończyło wspólne ognisko.